Drodzy Państwo, e, nazywam się Tomasz Niegula, jestem architektem. Mam przyjemność drugi raz gościć na Procad Expo. W zeszłym roku spotkaliśmy się w całkowicie innych realiach i dzisiaj musimy sobie radzić z tym tematem w taki, a nie inny sposób. E, ja reprezentuję firmę Trasco, jest to generalny wykonawca, szczególnie w dużych. Przemysłowych inwestycjach, znany z dużych przemysłowych i realizacji dużych przemysłowych inwestycji w formule za projektu i wybudy. Będę podczas swojej prezentacji poruszał kilka wątków. Prezentacja ta jest prezentacją na pewno interdyscyplinarną i może zainteresować wszystkich tych Państwa, którzy w tej chwili głowiem się, jak w nowych realiach naszych, aktualnie pandemicznych, można. Efektywniej, lepiej, bezpieczniej zarządzać pracą. Widzę tutaj pewne możliwości stworzone przez technologię BIM. Jak można wykorzystać opracowane systemy zarządzania w innych, bardziej high-techowych niż budownictwo, czy sektor budowlany, w sektorach typu lotniczy, automotive. Dlatego na dzisiejszej interdyscyplinarnej prezentacji będę chciał poruszyć trzy wątki, które będę starał się spleść w jeden splot. Te, je pierwszy wątek będzie wykorzystanie technologii BIM, którą wielu z Państwa zna. Ja będę tutaj także pewien rys historyczny przytaczał. Drugi wątek to zastosowanie Lean Management, który doskonale sprawdza się w procesach produkcyjnych oraz w Procesach wsparcia decyzyjnego, w innych sektorach, chociaż w sektorze budownictwa to już występuje, oraz chciałbym przytoczyć coś, co być może będzie dla Państwa pewnym zaskoczeniem, a mianowicie ideę tur turkusowej organizacji. E, Przypominam, i teraz e, przywkoczę do e, omawiania poszczególnych wątków. Na końcu mojej prezentacji Pokażę Państwu badania, które udało mi się akurat, mimo obecnej sytuacji, przeprowadzić w, na rynku polskim wśród biur projektów i z, międzynarodowych, i samoistnych biur projektów, oraz biur projektów, które są zintegrowane w strukturach generalnego wykonawstwa i są wewnętrznymi działami wsparcia, które obsługują proces realizacyjny danych firm. Tak jak to w przypadku Trasko. W Trasko mamy prawie 30 osób, e, mamy wdrożoną technologię BIM. Stosujemy ją. Oraz ja osobiście staram się stosować jak najwięcej elementów Lean Management. Wiele firm zwraca uwagę na nasz rozwój, wielu inwestorów, szczególnie tych międzynarodowych, i udaje nam się dzięki ciągłemu wprowadzaniu innowacji, myśleniu o tych innowacjach, udaje nam się zdobywać zaufanie nowych klientów. Wracając do interdyscyplinarnej dzisiejszej prezentacji. Wiemy doskonale, czym jest technologia BIM dla osób, ponieważ wielu z Państwa siedzi w BIM-ie od już można powiedzieć dekad, a niektórzy z Państwa mogą dopiero poznawać tą technologię, dlatego pozwalam sobie zawsze przytaczać pewien w historyczny, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Wiemy doskonale Building Information Modeling, kiedyś nazywany projektowaniem 3D lub 3D w parametryzowanym, to jest w mojej to nie jestem do końca też tylko i wyłącznie odosobniony dając taką e, definicję, to jest zamodelowanie wszystkich fizycznych cech i parametrów obiektów w przestrzeni cyfrowej. Wiemy doskonale, że BIM spaja e, cały proces projektowania e, od momentu planowania, czyli architekci doskonale wiedzą, czy projektanci koncepcji, potem po to twarde projektowanie, na końcu, oczywiście, realizację, controlling realizacji, i na samym końcu eksploatację, żeby budynek był jak najbardziej energooszczędny i żeby wprowadzać elementy równoważonego rozwoju do naszego sektora. Doskonale wiemy tutaj, gwoli przypomnienia, że BIM jakby można zastosować od początku do końca, czyli od momentu koncepcji aż do momentu wyburzenia obiektu oceniając jego energochłonność, zużycie materiałów, zużycie obiektu i tak Wiem doskonale, że BIM jako technologia spaja, można powiedzieć, wszystkie gałęzie sektora budowlanego, nie tylko sektora budowlanego, ale akurat w tej prezentacji skupiam się na sektorze budowlanym, a więc architekturę, inżynierię lądową, samo budownictwo. Oczywiście w rozumieniu budownictwa rozumiem także inne branże, gdyż wiemy, że BIM ma doskonałe, niesamowite zastosowanie także w projektach branżowych, w części sanitarnej, w części elektrycznej i w częściach, coś co nazwiemy częściami technologicznymi lub procesowymi. E BIM i LIN, czy mają coś wspólnego? Według mnie tak, i w mojej ocenie będą miały coraz więcej wspólnych elementów i LIN oraz elementy podejścia tak zwanego agile'owego będą coraz częściej wykorzystywane, ponieważ BIM daje niesamowitą możliwość po raz pierwszy w historii predykcji procesów, ale żeby dobrze nimi zarządzać, potrzebujemy zasięgnąć pewnych filozofii zarządzania. E, uważam, że doskonałym elementem jest, i o tym traktują też y, moje publikacje, transfer metod zarządzania z innych sektorów, które są bardziej high-tech niż budownictwo, na przykład automotive. Doskonale wiemy, e, od czego się zaczęło, jeśli chodzi o BIM. Wszyscy znamy Autokada, co po niektórzy starsi znają nawet wersję R14, więc i wiemy też, że FAMO nawet to pr proste, pławkie projektowanie też przyszło do budownictwa skądś. Najbardziej rozwiniętym, najbardziej dofinansowanym na świecie sektorem był sektor automotive oczywiście, General Motors, Ford i tak dalej. Jeśli chodzi o lean, to jego podejście można tłumaczyć na wiele sposobów, dawać wiele przykładów. Ja mm, lubię tak zwany cykl Arta, który zawsze każdemu jasno mówi, że najważniejsze to wyspecyfikować. Co potrzebujemy? Wyprodukować to, co potrzebowaliśmy i dokonać inspekcji, czy zgadza się to z założeniami początkowymi oraz czy jest odpowiednia jakość itd. itd., itd. Na pewnej osi czasu możemy sobie zobaczyć, że de facto coś, co otrzymaliśmy dzisiaj jako Lean management, zaczęło się gdzieś tam prawie 150 lat temu poprzez niesamowitego Henry'ego Forda. Nieocenionego deninga, a na łomaku, który jest tutaj e, absolutnym guru, jeśli chodzi o te metody zarządzania. Kończąc. Genewa Linu e, jest prosta. Potrzeba matką wynalazku. Potrzeba było opracować nowe metody do coraz bardziej złożonych procesów. Świat, który nas otacza, składa się z produktów, które w tej chwili już swoim stopniem zaawansowania, nie pozwalają na podejście tak zwane do takiego klasycznego manufacturing. Potrzebujemy coś więcej. I na linii się nie skończy. Quo is Lean. My, jako cywilizacja jesteśmy odpowiedzialni za tą planetę. I musimy coraz bardziej myśleć o wprowadzaniu elementów zrównoważonego rozwoju, ale o odpowiednim wykorzystaniu tego, co zostało wyprodukowane. I można powiedzieć, że Lin jest jednym z czterech elementów. Myślę tutaj o takiego postępu cywilizacyjnego, też w myśleniu, w mentalności, nasza mentalność musi się bardzo mocno zmienić. I na samym dole jest tradycyjne wytwórstwo, które generuje te wszystkie tony śmieci, setki miliony ton śmieci, zanieczyszczone oceany itd., itd., itd. Gdzieś jest Lin, który myśli sobie, jak wredukować, co w tym zrobić. Później, jeżeli pójdziemy dalej, to można powiedzieć, że filozofia tak zwanego zielonego wytwarzania, zielonego w takim sensie, że myśli o wartościach nie tylko zachowania jak największej równowagi w środowisku, ale także o wartościach takich ludzkich, pewnego wyrównywania potencjału finansowego między krajami rozwiniętymi i tymi, które się rozwijają i tymi, które w tej chwili rozwinięte nie są. Aż na końcu mamy taką filozofię najbardziej wzniosłą, którą nazwa, nazwiemy w tym wypadku sustainable manufacturing, czyli to zrównoważone wytwarzanie, które będzie się opierało na 6 R. Czyli uważam, że my jako cywilizacja powinniśmy iść w kierunku myślenia, struktury, Biznesowej, produkcyjnej, która będzie się opierać na 6R. We manufacture, we design, we cover, we cycle, we use, we do. I te 6R powinien każdy sobie zakodować w głowie, bo jeżeli do tego podejdziemy wszyscy, to mamy szansę zrobić czegoś dobrego dla tej planety. W osi czasu widzimy także, jak to 6R, te Sustainable Manufacturing, jak jest ulokowane jeśli chodzi o obecne podejście do produkcji masowej. W historii BIM też doskonale wiemy, że nie możemy nie, nie powiedzieć o przemyśle lotniczym i o Kati, która jest do dzisiaj używana, gdyż można powiedzieć, że wielu, wiele, wielu specjalistów, którzy siedzą w bim gdzieś w rozwoju funkcji spline'ów itd., tak tak w Kati, Upatruje coś, co byśmy nazwali dzisiejszymi podwalinami tego projektowania obiektowego. Ewolucja kadu. Kada wszyscy wnają, dla tych, którzy nie wnają. Jestem architektem, więc sam od R14 wnam autokada, więc wszyscy przerobiliśmy i tak itd., tak dalej. chyba że ktoś pracował w nemeczku lub w e, e, mikroftacji, to wtedy są dgn -y i tak dalej. ale wszyscy wiemy, co mamy dzisiaj. Dzisiaj mamy jednego ifc FCK. Czasem bardzo dużego. Naszym problemem teraz jest, aby dane oprogramowanie zapewniało nam kompatybilność w spajaniu modelu IFC, szczególnie branżowego, ja po analizie szeregu oprogramowań doszedłem do wniosku, że jednym w oprogramowań, które najlepiej gwarantuje, najlepiej gwarantuje, bo nie gwarantuje w 100%, ale najlepiej gwarantuje spójność. Modelu IFC jest właśnie Revit, którego my używamy w naszym biurze projektów. Zastosowanie BIM-u wszyscy wiemy, BIM jest także e, wielowymiarowy, ponieważ jak wiemy doskonale e, do modelu 3D, jeżeli dodamy czas, wtedy będziemy mogli zobaczyć jak w osi czasu powstają dane elementy budynku, co doskonale sprawdza się podczas realizacji procesu realizacji. E, gdzie wiemy w osi czasu, co powinno być, kiedy wybudowane, w jakim elemencie, to pomaga kontrolować harmonogramy, uruchamiać transze bankowe w przypadku inwestycji y, y, finansowanych przez bank i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możliwości jest wiele. Jak wiemy do w kanale, BIM to nie, to nie tylko projektowanie, to też pomoc przede wszystkim w wycenie, w kontroli, w predykcji problemów, w koordynacji międzybranżowej, ale także to jest ogromne... Y, Ogromna pomoc dla całego ogromnego zaplecza budowy od kierownika, inspektorów i tak dalej, poczynając, aż do kosztorysantów, którzy sprawdzają, czy założenia początkowe pokrywają się z końcowymi. To wszystko buduje jedną bardzo ważną rzecz bezpieczeństwo inwestora. My zawsze o nie dbaliśmy, jesteśmy z tego znani. Końcowym efektem musi być zawsze bezpieczeństwo i zadowolenie inwestora. I jeśli chodzi o rozwój BIM-u, tak jak wspomniałem, dodanie tego czwartego wymiaru, czasu, osi czasu, e, pozwala nam rozumieć, uczyć się i przewidywać wszelkie trudności. Przejdę teraz do trzeciego elementu, który będę splatał. Opisałem BIM, opisałem lin, technologię BIM, opisałem filozofię lin, lin management, a teraz chciałbym Państwa zainteresować trzecią rzeczą, która jest nietypowa a mianowicie opisaniem kultury organizacyjnej, e, najbardziej znaną osobą w Polsce, która propaguje ideę Turkusu, o której będę mówił, jest pan profesor Andrzej Blikle. Pozdrawiam panie profesorze. E, omówię pięć poziomów, które także są związane z ewolucją człowieka i rysem historycznym. Impulsywna czerwień to jest stary typ organizacji. Przede wszystkim to są organizacje, które mają jednego lidera. Niestety jest to antyprzykład, ponieważ głównie syndykaty jakieś organizacje mafijne są, jak, lub organizacje takie plemienne sprzed paru tysięcy lat, są kwalifikowane jako kolor czerwony organizacji. Konformistyczny bursztyn. Tam mamy sztywną hierarchię. Armia, Kościół. To jest bursztyn. Pomarańcz. Pomarańcz można powiedzieć, że to jest ten kolor, który w większości zanieczyszczył, przemielił dużą część naszej planety. To są te ogromne korporacje. Możemy sobie pomyśleć, lata 70., 80., 90. w Stanach Zjednoczonych, e, zieleń. Zieleń to jest wynikiem, jest to, można powiedzieć, ewolucja pomarańczu. Jest to wprowadzenie, zhumanizowanie tych bezdusznych, technokratycznych korporacji wys o wysokich wydajnościach, gdzie przedmiotowość człowieka w, pewny, w pewien moment zamieniana na podmiotowość człowieka, aczkolwiek zieleni bardzo daleko do tego, co byśmy nazwali równowagą. Wewnątrz organizacji. Pojawia się turkus. Ten turkus może być ciekawy, może być zaskakujący. On się doskonale przyjmuje w e, krajach skandynawskich, ze względu na pewne e, zaufanie, jakim się darzą obywatele tych krajów, jakie darzą do siebie, do e, systemów prawnych, do państw. Ten turkus do nas wchodzi. Turkus to przede wszystkim, w mojej ocenie, dwa słowa: zaufanie i odpowiedzialność. E, jedną z osób, która opisała ten turkus jest Frederic Laloux i jego e, opis turkusu może być doskonałym hasłem na nasze czasy, gdzie w świetle covidu, pandemii, wielu z nas musi pracować w trybie home office, jest poza kontrolą tak naprawdę, szczególnie w przypadku kiedy tworzy wartość intelektualną, a projektanci ją tworzą. My możemy z, będąc w domu wysyłać plik, który ma w sobie wartość intelektualną, e, wymaga odpowiedniego nakładu pracy, czasu, energii, wiedzy, ale w trybie home office de facto nikt nas nie kontroluje. Oczywiście technologia BIM, gdzie pracujemy na jednym modelu w chmurze, pozwala nam z, poprzez szereg sprzężeń zwrotnych zauważać czyjąś pracę, postęp czyjejś pracy i ewentualnie korygować e, wszelkie e, nie tylko e, niezgodności z wytycznymi, ale także wszelkie elementy, które by mogły zaburzyć ko koordynację czy wszelkie kolizje. Wszystko to będzie toczyło się z większą łatwością. Jeśli zaniechamy, kontro, zaniechamy kontrolowania, a w zamian wybierzemy po prostu intuicję i reagowanie na pojawiające się sytuacje. Podejście takie agile'owe, linowe, ale podejście, które wymaga dojrzałości emocjonalnej, dojrzałości biznesowej, wiedzy i pewnej wiary, że to, dla kogo robię, to, co robię, to, co chcę robić, ma być bardzo wysokiej jakości, a celem nadrzędnym jest na końcu nie stworzenie modelu BIM. Nie uzyskanie pozwolenia na budowę, tylko celem nadrzędnym jest stworzenie fabryki, biurowca i to takiego, którego życie, cykl życia będzie odpowiednio zamodelowany, żebyśmy także wiedzieli, jak zoptymalizować choćby proces zużywania energii. Te trzy elementy, które splotłem w jeden splot, można zastosować w, w danym w sektorze budowlanym, w danej, nazwijmy to, jednostce organizacyjnej, a jest nią Biuro Projektów. Za chwilę pokażę Państwu moją ulubioną definicję biura projektów, ponieważ na pewno słuchają mnie i właściciele biur projektów, i zarządzający biurami projektów integrowanych w integrowanych strukturach, itd., 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 i osoby, które myślą o założeniu biura projektów. Ja zarządzam w interdyscyplinarnym, wielobranżowym biurem projektów. Tych procesów mamy bardzo dużo, one są skomplikowane. Mamy je doskonale zmapowane, a jednym z e, ulubionych definicji, no są ich można powiedzieć miliony, każdy mi, e, rozumie pod hasłem biuro projektów, czy może biuro przedsięwzięć nawet, można powiedzieć co innego, jest biuro projektów oznacza często diametralnie różne rzeczy dla różnych ludzi w organizacji. I tak jest często. Jednego wszyscy są pewni, że jest to coś, co poprawi ogólny bałagan związany z zarządzaniem projektami. Kese i Pek. Wszystko na temat. Właśnie chodzi o to, żebyśmy wspierali się, kontrolowali procesy, a do, yy, w mojej ocenie yy, jednym z yy, najbardziej dojrzałych podejść takich biznesowych jest to, iż dane osoby poczuwają się jako właściciele procesów, odpowiedzialni za procesy i w ten sposób tworzy się... Jeden, jeden wielki mechanizm sprzężeń zwrotnych, który na końcu ma coś wygenerować w danej jednostce czasu. Funkcje biura projektów mogą być różne. Są, projekty, są biura projektów, które tworzą dokumentację, które są biurami inwestorstwa dostępczego i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Rynek znamy. Ja w przeciągu ostatniego pół roku udało mi się. Przebadać w racji tego, iż jestem na rynku budowlanym już 20 lat, przebadać biura projektów, które, w którym gdzieś jestem zaprzyjaźniony, udostępniono mi badania ankietowe i chciałbym Państwu pokazać pewne podejście, które być może jest pewnym barometrem zmian na rynku, szczególnie, że obecna sytuacja akceleruje niektóre procesy. Chodzi mi o sytuację covidową, oczywiście. I celem badania było badanie do każdego w biur projektów 10 pytań ankietowych, które uważam, że mogą nam dużo pokazać, jakie e, są trendy, właśnie chodziło o diagnozowanie trendów, jakie są trendy obecnie w naszym kraju. Mamy 10 problemów badawczych, ja za chwilę będę e, wadawał, e, pokazywał pytania i wyniki. Będziemy mieli wnioski szczątkowe i wnioski końcowe. Próba badawcza. Mamy 22 biura projektów, i teraz tak. 9 z tych biur jest wewnętrznymi, zintegrowanymi biurami projektów. Najczęściej w biurach, które są generalnymi, w firmach, które są, zajmują się generalnym wykonawstwem lub, które w dużo szerszym zakresie funkcjonują na rynku, czyli biura typu EPCM, Engineering, and Construction Management, czyli tak zwane biura inwestorstwa zastępczego, które posiadają także zintegrowane biura projektów. Um, I bardzo ważne, że 13 z tych biur jest to międzynarodowe biura. Bardzo, mi, bardzo było dla mnie ważne, żeby wbadać nie tylko nasz polski rynek, ale także e, międzynarodowe biura projektów. Chodzi mi o zdiagnozowanie i wskazanie różnic w mentalności prowadzenia biznesu. I teraz tak, bardzo ważne. E, wszystkie biura projektów e, były w stanie, to jest ważne, stworzyć dokumentację WLOD 350. Czyli były w stanie wygenerować dokumentację wykonawczą, czyli były w stanie obsłużyć cały proces inwestycyjny, łącznie z rozpisaniem przetargu. Yy. Turkus. No właśnie, Turków. Po wyjaśnieniu idei Turkusów, nie, nie zawsze musiałem ją wyjaśnić, czasem ona była odkrywna, znana, sześć zbiór mm, zapewniło, że mają procesy lub yy, podejście do procesów, które byśmy dzisiaj nazwali e, procesami występującymi właśnie w turkusowej organizacji. 12 z nich, czyli dużo więcej niż w przypadku Turkówu, już deklaruje, że stosuje metody Lean Management w procesach, czyli ten Lean jest bardziej znany, on dłużej występuje, Lean jest przydatny, Lean faktycznie uszczupla te procesy, ponieważ ja osobiście uważam, że ważne jest w organizacji, która już ma dużo procesów, żeby raportowanie o pracy wykonanej nie trwało dłużej niż samo wykonanie tej pracy. I tu Lin pomaga. W Linu po prostu są pieniądze. Większość przedsiębiorstw doskonale na metody Lean i wykorzystuje we własnej organizacji, to prawda. Yy, I też stosuje szczupłe metody organizacyjne. Mimo posiadania danej hierarchii, prezes, dyrektor wykonawczy, itd., tak dalej, itd., tak dalej, tak dalej, project managerzy, to gdzieś próbuje się skracać te procesy, żeby informacja zwrotna była jak najszybciej, oczywiście po danych analizach, a nie trzeba było na nim czekać tygodniami. Czyli Lin niweluje nam niebezpieczne zjawisko bezwładności decyzyjnej. I teraz pytanie kolejne. Czy e, właśnie e, biura uważają, że tego typu filozofie są korzystne dla zawodu projektanta? E, no i w, tutaj oczywiście wszyscy mówią, że tak, super, Lin, Turków, świetnie, fenomenalne. No dobrze. Ale to teraz przejrzyjmy procesy i kto co wprowadził. No i wychodzi na to, że wygrywa cały czas, do tego dojdziemy, jedno władztwo jednego project managera ale to się wmienia, szczególnie w zakresie e, korporacji, które kulturę korporacyjną mają z e, Europy Zachodniej. E, I pytania, które zostały zadane zarządom przede wszystkim, bo nie zawsze właściciel wszystkie procesy zna, e, osoby zarządzające zawsze mają największą wiedzę o organizacji, e, e, dotyczyły we nie tylko samego linu, ale także Linu i Turkusu. I wyniki zawsze były pozytywne. Bo wszyscy tak, Turkus pomaga, Lin pomaga. Okej. Okay. No to zobaczmy, jak będzie dalej, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o wprowadzenie tych metod, ponieważ w mojej ocenie. Jeśli chodzi o lin, to faktycznie został on wdrożony w wielu biurach i będzie wdrażany, a Turkus jest takie niebezpieczeństwo, że Turkus pozostanie wzniosłą ideą i że na idei tylko się wkończy. E, czy zarząd uważa, że technologia BIM pomaga w funkcjonowaniu biura pracującego w trybie Home Office? Większość tak Niektórzy nie. Większość tak. Ponieważ technologia BIM stwarza na możliwość pracy w chmurze, ale wiele warządów uważa, że jednak jak ludzie są na miejscu i z sobą rozmawiają, to bezpośredni kontakt pozwala uniknąć później wielu niedomówień, tak zwanych braków koordynacyjnych. Wniosek szczątkowy jest taki, że oczywiście BIM jak najbardziej przyspiesza, pomaga itd. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. Faktycznie, jeśli chodzi o tryb Home Office, z mojego podejścia, z mojego doświadczenia i z mojego podejścia wynika, że mm, nigdy BIM nie dał takiej możliwości pracy w trybie Home Office jak teraz, chociaż wszyscy, którzy pracowali w CAD-ie, pamiętają, jak się to robiło referencjami w, w MicroStation czy X-refami w, w, w Autocadzie. Też było to możliwe, ale BIM daje tę możliwość większą. Czy ważąc uważa, że można wykorzystać technologię BIM, lin i turkus, czyli już te trzy elementy, które wplatają się w jeden wplot, żeby podnieść kulturę pracy, ponieważ oprócz efektywności biznesowej, stoimy przed takim dosyć ważnym wyzwaniem schumanizowania relacji międzyludzkich i dbania o wysoki poziom organizacyjny. Presja Czasu, problemy covidowe i problem z kadrą. Wbrew pozorom wiemy doskonale, jak covid wpłynął na naszą gospodarkę, szczególnie w przypadku lockdownu. Jednakże faktycznie dobrzy specjaliści e, są zawsze potrzebni i w tej chwili jest do nich ograniczony dostęp, gdyż efektywność pracy e, spadła znacząco, i w, te, w, te, w, te, w tej chwili biura mają problem z dostępem do wykwalifikowanej kadry, ponieważ kończy nam się czas. Szybko opiszę e, na temat badań, na temat koordynacji, e, powiązania tych elementów. I przechodząc do wniosków końcowych, życzę Państwu sobie, abyśmy za rok się spotkali i żebyśmy byli... Dużo bardziej turkusowi niż jesteśmy teraz, a w zakresie funkcjonowania biura projektów, robienia dobrego biznesu, stanowienia lidera na rynku, wprowadzania nowej jakości, budowania bezpieczeństwa dla inwestora, BIM, LIN mogą jak najbardziej pomóc, jeżeli dołożymy turkus. Wtedy będziemy mieli fajnie zorganizowaną organizację, w której będzie występowało wzajemne zaufanie wzajemne wsparcie w zakresie e, budowania jakości. Dziękuję.